Państwu. Nazywam się Leszek Sirko. Jestem dyrektorem Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk został założony w 1953 roku. W roku 2013 obchodziliśmy 60-lecie Instytutu pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W Instytucie Fizyki prowadzone są na światowym poziomie interdyscyplinarne badania w zakresie fizyki i technologii materiałów, a także kwantowych nanostruktur półprzewodnikowych, magnetycznych, nadprzewodnikowych i molekularnych. Bardzo intensywnie rozwijane też są badania dotyczące fizyki biologicznej. W szczególności myślimy tutaj o powstaniu i stworzeniu sensorów biologicznych. W Instytucie Fizyki realizowanych jest ponad 100 projektów naukowych. Pracownicy naukowi składają rocznie kilkanaście wniosków patentowych. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że te wszystkie osiągnięcia Instytutu nie byłyby możliwe bez udziału doktorantów z Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Przyjdź do nas, zostań doktorantem, a zobaczysz świat innymi oczami. Dziękuję bardzo. Hi, I'm Shiva. I'm in the third year of my PhD study. I'm studying physics in Polish Academy of Sciences, Institute of Physics. And I am working in nanomaterial and topological crystalline insulator. And it's kind of interesting field, as if you're dealing with something very new every day, and day by day you're feeling like that it's interesting and it's new, and you're not feel bored at all, or not you're left with this so wide that you don't know what to do after that. So it's to me it's quite vivid, and this is something that I'm very thrilled about physics, and it's quite interesting. So it's just not like that you feel that after a while, so I'm just doing something repetitive and it's done and I'm not doing any progress. So don't worry about anything that you feel like you want something just very updating. And well, my field is kind of a counterpart of experiment. We're applying the same experiment that people are doing in this institute to simulation state, and we're doing it in a way that we are applying the same knowledge and the same parameter that people are working about, like temperature, pressure, or something. We simulate it with the code language, and then we apply it, and then we get the same result, or we get something that it's very difficult for experimentalists to get. So in that sense, it's much more interesting, I guess, in my opinion, it's much more interesting than that experiment, because what we get is something that sometimes the experimentalist cannot be able to find it. And well, I'm feeling very, very happy of doing physics, because physics is not only about the vocation and your work. It's something that gives you the dignity, and you're getting very ordered in your life, and something that I'm very happy of doing it. I couldn't imagine myself doing something else except physics. Nazywam się Ewelina Milińska, jestem doktorantką w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Jestem już na ostatnim etapie mojego doktoratu i mogę w związku z tym podzielić się moimi spostrzeżeniami a propos realizowania doktoratu u nas w Instytucie. W trakcie mojego doktoratu udało mi się poznać wielu światowej renomy profesorów. Zwiedziłam kawał świata przy okazji uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych oraz realizuję własny grant badawczy, którego finansowanie uzyskałam z NCR. Myślę, że praca w instytucie jest świetną alternatywą dla osób chcących zajmować się nauką w Polsce. Przede wszystkim możemy tutaj pracować przy najnowocześniejszej aparaturze naukowo-badawczej,
Możemy współpracować z bardzo dobrymi profesorami. W Instytucie mamy bardzo fantastyczną, aktywną kadrę naukową. Poza tym sam charakter studiów doktoranckich jest mocno zindywidualizowany, co daje możliwość do kreatywnego rozwiązywania własnych problemów badawczych, postawionych pytań, odszukania odpowiedzi na nie. Myślę, że praca jest tutaj jest bardzo ciekawa i serdecznie zachęcam wszystkie osoby, które są niezdecydowane. Nazywam się Zbigniew Kisiel i jestem profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizyki PAN. Od szeregu lat mam niesamowitą frajdę zajmować się taką dziedziną, która przy pomocy fal mikrofalowych do fal zakresu terahercowego pozwala na najbardziej wnikliwy wgląd we własności cząsteczek, jaki jest w tej chwili. Metoda ta pozwala zarówno na wyznaczenie struktur cząsteczek, jak i rozkładu elektronów w takich cząsteczkach i jest czymś w rodzaju supermikroskopu. Oprócz tego ma własności teleskopu, gdyż dzięki tej metodzie w realizacji w dużych radioteleskopach światowych radioastronomowie badają skład molekularny międzygwiazdowych obłoków molekularnych, poszukując w nich między innymi prostych cząsteczek życia w takiej wersji, jakie my tutaj znamy. W naszej pracowni także współpracujemy z takimi projektami radioastronomicznymi. Zapraszam do studium doktoranckiego w tej pracowni, co jest dla mnie praca naukowa w tej dziedzinie jest niesamowitą przyjemnością w zasadzie moim życiowym hobby, co oczywiście chciałbym stawiać jako przykład potencjalnym doktorantom, ale sama obecność doktorantów jest niesamowicie stymulującą częścią działalności pracowni. Na początku studium doktorant bez obciążeń zadaje pytania, które mogą być nieprzemyślane, ale okazują się być strasznie trudne dla nas i naprawdę wymusza u takiego opiekuna jak ja tok dość szybkiego myślenia, aby w rozsądny sposób udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Jak doktorant już nabierze pewnych szlifów, po pewnym czasie zaczyna wprowadzać do pracowni zupełnie nietypowy tok myślenia, inny od sposobu myślenia opiekuna, który
jednakowoż potrafi zaowocować no, bardzo ciekawymi wynikami i kierunkami działalności pracowni. Tutaj doktorant idzie wbrew może takiemu doświadczeniu naukowemu opiekuna, które można mniej pochlebnie nazwać po prostu rutyną, i często proponuje odejście od tych takich utrwalonych ścieżek myślenia w kierunku zrobienia czegoś ciekawego. Jeżeli chcielibyście Państwo się dowiedzieć czegoś więcej o mojej pracowni, to proponuję po prostu wpisać Zbigniew Kisiel do Google'a i po kilku prostych ruchach znajdziecie bardzo dużo odpowiedniej informacji, w szczególności różne witryny internetowe, które ja tam prowadzę. Ciao.